Piesze wycieczki po Gdańsku zaczynają się zazwyczaj na moście zielonym przerzuconym przez Motławę z najbardziej chyba charakterystycznym widokiem Starego Gdańska na brzeże Motławy i Żurawie. Od nabrzeża Motławy w stronę głównego miasta wiedzie 8 tzw. bram wodnych. Jedną z nich jest brama Mariacka prowadząca na ulicę Mariacką. Zaglądam na chwilę w ulicę Mariacką. Wrócimy na nią w dalszej części spaceru. W perspektywie ulicy widoczna jest potężna bryła kościoła Mariackiego. Kościół Mariacki to jeden z największych zabytków Gdańska. A to ciekawy gargulec, inaczej żygacz, w kształcie głowy lwa do odprowadzania wody deszczowej. Idziemy wzdłuż brzegu Motławy w stronę zabytkowego Żurawia. Stary dźwig portowy Gdańska usadowiony jest pomiędzy dwoma pylonami bramy szerokiej. Jest jedną z filii Centralnego Muzeum Morskiego. Na jednym z pylonów umieszczono zegar słoneczny. Sama brama istniała już od 1363 roku. W obecnym kształcie Żuraw zbudowano w latach 1442-1444. Żuraw mógł podnieść ciężar do 4 ton na wysokość 11 metrów. Po drugiej stronie Motławy cumuje parowiec Sołdek, pierwszy polski statek zbudowany całkowicie po II wojnie światowej w Stoczni Gdańskiej. Dziś pełni rolę muzeum. Dużym powodzeniem wśród turystów cieszą się drewniane wycieczkowce stylizowane na dawne statki. Mechanizmem napędowym dźwigu były dwa bębny o średnicy około 6 metrów. Siłą napędową natomiast byli ludzie stąpający wewnątrz bębnów. W perspektywie ulicy Bosmańskiej widoczna jest manierystyczna fasada jednej z najokazajszych kamienic Gdańska, dawnego domu przyrodników, dziś Muzeum Archeologicznego. Znajdujemy się w miejscu związanym z wybitnym niemieckim filozofem Arturem Schopenhauerem. To tu, w kamienicy pod Żółwiem, urodziła się Janina Schopenhauer, matka filozofa. To ta węższa, szara kamienica. Na jej szczycie znajduje się żółw niegdyś pozłacany i ruszający łapkami, dziś nieruchomy. Wracamy na ulicę Mariacką, skąd niedaleko już do Bazyliki Kontrkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Tę zabytkową świątynię i jej wnętrze można zobaczyć na filmie Bazylika Mariacka w Gdańsku. Ulica Mariacka bierze swój początek przy bramie Mariackiej, obok której przechodziliśmy. Z prawej strony widoczna jest część fasady Muzeum Archeologicznego. Niektóre gargulce na tej ulicy mają kształt głowy krokodyla. Wzdłuż ulicy rozstawione są kramy z przeróżnymi pamiątkami. Na tym stoisku dominują piękne hafty kaszubskie. Idąc ulicą, warto zwrócić uwagę na architektoniczne detale zdobiące bramy i fasady mieszczańskich kamieniczek. Kościół Mariacki, zwany też Koroną Gdańska, to największy na świecie kościół zbudowany z cegły w latach 1346-1506 w stylu tzw. gotyku ceglanego. Masywna wieża dzwonna i smukłe wieżyczki narożne górują nad miastem. Niedaleko kościoła znajduje się fontanna 4 kwartałów, w rogach symbole Gdańska lwy. Fontannę uruchomiono w 2009 roku w miejsce dawnych studni. Po zwiedzeniu zostawiamy za sobą Bazylikę Mariacką i wychodzimy na ulicę Piwną. W perspektywie ulicy Piwnej widoczna jest fasada jednego z najpiękniejszych budynków Gdańska, wielkiej zbrojowni, zwanej też Arsenałem. Zbrojownię wznieśli gdańszczanie w latach 1602-1605, czując zagrożenie ze strony Szwedów.
Zbrojownia jest dziełem jednego z najwybitniejszych architektów tamtych czasów, Antoniego van Obergena. Fasada z czerwonej holenderskiej cegły jest zdobiona dekoracjami z piaskowca i bogatymi złoceniami. Po środku umieszczono posąg bogini wojny Minerwy z włócznią i tarczą z głową Gorgony. Dwa wielkie rustykalne portale zwieńczone są kartuszami z herbami Gdańska podtrzymywanymi przez lwy. Konstrukcja sprawia wrażenie, jakby budynek składał się z czterech oddzielnych kamieniczek. Jeden z lwów nad prawym portalem, trzymający herb Gdańska, demonstruje falusa jako symbol siły Gdańska. Tę piękną fasadę odnowiono w latach 2000-2005, przywracając polichromię, złocenia i dekoracyjne gargulce. Po obu stronach fasady wznoszą się ośmioboczne wieżyczki zwieńczone hełmami z blachy miedzianej. Również gargulce w kształcie głowy smoka wykonane są z miedzianej blachy ze złoceniami. Ulica Długa, reprezentacyjna ulica Gdańska wraz z jej przedłużeniem Długim Targiem, stanowi tak zwaną Drogę Królewską. Na ulicę Długą prowadzi Złota Brama, wzniesiona w 1612 roku przez architekta Abrahama van den Blocke przy współudziale gdańskiego architekta Jana Strakowskiego. Bramę zwieńczają attyki z alegorycznymi figurami. Od strony ulicy Długiej są to pokój, wolność, fortuna i sława. Łaciński napis głosi: zgodą małe republiki rosną, niezgodą wielkie upadają. Ruszamy Drogą Królewską w stronę Długiego Targu. Dom Upchagena powstał w latach 70-80 XVIII wieku jako siedziba rajcy gdańskiego Jana Upchagena, polskiego bibliofila. Mieści się w nim Muzeum Wnętrz. Zapis testamentowy zabraniał zmian wystroju domu. Znaczna część tego wystroju powróciła w latach 90. U styku ulicy Długiej i Długiego Targu wznosi się gotycko-renesansowy ratusz. Ratusz ma 5 kondygnacji, a jego wieża wznosi się na 83,5 metra. Wchodzimy na Długi Targ, reprezentacyjny plac głównego miasta. Ulica Długa i Długi Targ należały do najzacniejszych patrycjuszy, kupców i urzędników wysokiej rangi. W pobliżu ratusza znajduje się jeden z symboli Gdańska – Fontanna Neptuna. Wykonał ją w latach 1603-13 Abraham van den Blocke. W latach 1757-61 gruntownie przebudował ją Karol Stender. Figurę Neptuna wyrzeźbił Piotr Husen w latach 1612-15, a w 1758 otoczono ją późnobarokową kratą. Okazały dwór Artusa, nazwany od imienia króla Artura, symbolu rycerskości i odwagi, był miejscem spotkań kupców i ośrodkiem życia towarzyskiego. Dziś jest oddziałem Muzeum Historycznego. Jego historia sięga połowy XIV wieku. Nowy dom ławy, sąsiadujący z dworem Artusa, posiada szczyt barokowy, gotycką elewację i renesansowy portal. Do VII wieku mieszkały tu rodziny patrycjuszy. Od 1709 istniała tu siedziba sądów ławniczych. We wnętrzu budynku, zwanym Sienią Gdańską, można obejrzeć wystrój sieni patrycjuszowskiego domu z XVII i XVIII wieku. Złotą kamienicę wzniesiono w latach 1609-1617 na zamówienie ówczesnego burmistrza Gdańska
Johanna Spejmana według projektu architekta Adama van den Blokke. To zagrał nowy, 37-dzwonowy carillon wykonany przez holenderską ludwisarnię Wasten. Zamontowano go w 2000 roku. Metalowy ptak wieńczy kamienicę mieszczańską wzniesioną w 1680 roku z bogatą fasadą barokową. Kamienicę numer 19 zajmuje luksusowy Radisson Blue Hotel. Zielona brama, dawniej brama Kogi, to prawdopodobnie najstarsza z bram wodnych Gdańska. W obecnym kształcie zbudowana w latach 1564-68 przez Regniera z Amsterdamu i Hansa Kramera z Drezna jako gdańska rezydencja polskich królów. Tuż przy zielonej bramie, w zielonej kamienicy, mieści się muzeum Strefa Historyczna Wolnego Miasta Gdańska. Przy zielonej kamienicy, zielonej bramie i zielonym moście zamknęła się pętla naszej krótkiej wycieczki po tej najpiękniejszej części Gdańska.